Koronawirus w Polsce. W piątek 17 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20027 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby w szpitalach odnotowano 566 zgony pacjentów z COVID-19. Resort potwierdza też drugi przypadek wariantu Omikron w naszym kraju. Koronawirus raport. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 097 przypadkach infekcji. Zmarło 592 pacjentów z COVID-19. Dzień wcześniej było to 24 266 zakażeń i 669 przypadków śmiertelnych, rekord zgonów czwartej fali epidemii w Polsce. Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono w raporcie resortu zdrowia z 1 kwietnia – 35 251. Najwięcej zgonów w raporcie z 8 kwietnia – 954. Koronawirus w Polsce 17 grudnia 2021 roku – ile zakażeń i zgonów? Łódzkiego – 1071 rok, Podkarpackiego – 702, Opolskiego – 675, Warmińsko-Mazurskiego – 653, Lubuskiego – 649, Lubelskiego – 584, Świętokrzyskiego – 427, Podlaskiego – 226. 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Ministerstwo Zdrowia, MZ.gov.pl, December 17, 2021 rok. Wierz więcej, polub nas. Blisko 91 tysięcy ofiar COVID-19 w Polsce. Piątkowe dane resortu zdrowia mówią o 20 027 nowych przypadkach koronawirusa pochodzących z województw śląskiego 2972 rok, mazowieckiego 2621, wielkopolskiego 1935 rok, małopolskiego 1904 rok, dolnośląskiego 1846 rok, pomorskiego 1301, kujawsko-pomorskiego 1164, zachodniopomorskiego 1164, łódzkiego 1071 rok, podkarpackiego 702, opolskiego 675, warmińsko-mazurskiego 653, lubuskiego 649, lubelskiego 584, świętokrzyskiego 427 oraz podlaskiego 226. Kolejne 133 zakażenia bez wskazania adresu uzupełni inspekcja sanitarna. W ostatnich godzinach z powodu COVID-19 zmarło 148 osób, a 418 ofiar śmiertelnych miało choroby współistniejące. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce odnotowano łącznie 392472 zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 90 872 osób. Wcześniej w piątek resort zdrowia przekazał, że w ciągu ostatnich godzin koronawirusa pokonało kolejnych 24 693 pacjentów. W sumie wyzdrowiało dotąd 3 386 221 zakażonych osób. Ilu pacjentów przebywa pod respiratorami? Źródło: Ministerstwo Zdrowia, portal tvp.info, PAP. W szpitalach w całej Polsce przebywa 23 795 chorych, 2106 z nich przebywa pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 31 606 łóżek. Stycznia 2887 roku respiratorów. Ministerstwo przekazało, że kwarantanną objęto 638 240 osób.